Jako punkt pierwszy przywitałem Państwa, natomiast jako punkt drugi należy wydać prezydium walnego zgromadzenia, czyli przewodniczącego i sekretarza. Szanowni Państwo, poproszę o kandydatury z sali na sekretarza i przewodniczącego dzisiejszego walnego. To może być kawka, herbata, kalizowania. Robimy to na luźno. Naprawdę to nie jest... jednogłośnie. Wszelkie warunki walnego zgromadzenia zostały nie wiem, jak to użyć słowa, ale chyba wykonam. Szanowni Państwo, chciałbym jako punkt następny, prawdopodobnie to będzie tak, przyjąć porządek i regulamin obrad. Szanowni Państwo, każdy dostał do domu, ale swoją drogą wiem o tym, że z reguły trudno ze sobą brać takie rzeczy jak porządek. W roku ubiegłym zarząd spotkał się na 6 posiedzeniach. Przedmiotem działalności zarządu był szereg spraw, których w wielkim skrócie postaram się pewne rzeczy wyjaśnić. Początek ubiegłego roku zdominował temat ograniczania środków na refundację nagrody pracowników młodocianych, zatrudnionych w naszych firmach. Przyłączyliśmy się do protestu i w imieniu wszystkich zakładów szkodowych wystosowaliśmy pismo do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Kancelarii Sejmu, Senatu, Polskiego Związku Rzemiosła oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podobne działania podjęły również i inne cechy. I chyba możemy mówić o wielkim sukcesie, ponieważ nasz protest, cokolwiek by nie powiedzieć, został zauważony, gdyż nawet dostaliśmy odpowiedź. Mówimy tylko dzięki temu, że właśnie się spotykamy, że jesteśmy razem i że potrafimy sobie czasami jeden drugiemu pomóc. I tego Wam najbardziej życzę. Dziękuję bardzo. Ja bym bardzo poprosił o sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.